Witam wszystkich z tej strony. Mówi Basza: dzisiaj trochę taki smutniejszy odcinek, a mianowicie zmarł Stanisław Terlecki, piłkarz, były reprezentant Polski, miał 62 lata. Warto myślę, że przypomnieć, tak, oczywiście, my młodzi nie pamiętamy po prostu tych czasów, kiedy piłkarze z pokolenia Bońka występowali, tak, w latach 70., -tych, 80. -tych. Natomiast, według mnie, warto po prostu upamiętnić tego człowieka, tego piłkarza. Być może nie osiągnął jakiejś spektakularnej, wielkiej kariery, tak, jak, jak dzisiaj, na przykład Zbigniew Boniek, czy znaczy dzisiaj po prostu tak wcześniej Zbigniew Boniek, czy dzisiaj Robert Lewandowski. Aczkolwiek nie każdy po prostu będzie drugim Robertem Lewandowskim, nie każdy osiągnie sukces, nie każdy. Każdy będzie mistrzem, tak? Żyjemy tylko tymi najlepszymi ludźmi, a tak naprawdę trzeba pamiętać, że to jest absolutnie lita, tak, śmietanka. Natomiast tysiące czy setki piłkarzy nigdy nie dotrą do tego momentu, gdzie na przykład Robert Lewandowski z wielu przyczyn, tak, zdrowotnych, politycznych, wiadomo, że tutaj Stanisław Terlecki. E, bardzo mocno dział, angażował się w działalność polityczną, opozycyjną, walczył z e, ustrojem komunistycznym, z komunistami e, w latach 80 -tych, 70 -tych, był studentem historii, e, brał także udział w aferze na Okęciu, w ogóle no mnie trochę śmieszy po prostu w ogóle to sformułowanie afera na Okęciu, bo co po prostu, bo Józef Młynarczyk przyszedł troszeczkę podchmielony, dzisiaj to jest praktycznie standardem, tak, w wielu klubach europejskich, słyszałem nawet, że w Bayernie tak Arturo Vidal przychodził pijany na treningi e, i absolutnie po prostu trener nie robi nic z tego, jeżeli dobrze gra, dobrze występuje, to trener nawet się po prostu e, nie, nie zwróci na to uwagi, tak, natomiast kiedyś oczywiście, e, trzeba pamiętać, że PZPNem em rządziło po prostu wojsko, co ciekawe, bardzo śmieszna jest sytuacja, mianowicie e, e, PZPN-em, kiedy właśnie była ta afera po prostu na okęciu, to było bodajże w 80 czy 81 roku, już nie pamiętam, nagrywałem o tym filmik, jest na moim kanale, możecie sobie zobaczyć, e, rządził generał, który do dzisiaj jeszcze żyje, wojsko wojskowy PZPN -em. no dzisiaj PZPN oczywiście nie ma wojskowych tylko są, to są normalni działacze byli sportowcy byli piłkarze Także praktycznie prezes PZPN-u z tamtych czasów do dzisiaj jeszcze żyje, ma ponad 90 lat. Natomiast Stanisław Terlecki właśnie brał udział w tej aferze na Okęciu i bardzo tam była nieciekawa sytuacja. No, powiem tylko w skrócie o co chodziło. Józef Mynarczyk który tam przyszedł wstawiony jeszcze, mieli odlatywać na mistrzostwa, na zgrupowanie chyba i na, na Okęciu po prostu właśnie tutaj zorientowali się dziennikarze, że czu, czuć od niego alkohol i tak dalej. Donieśli zaraz po prostu selekcjonerowi Kuleszyk, który tam w tym czasie był selekcjonerem no i zrobiła się afera i tak dalej, zamieszanie kilku piłkarzy tak naprawdę z reprezentacji Polski, między innymi właśnie Terlecki, Boniek, wstawili się za Munaczykiem, żeby po prostu ma jechać, tak, żeby go nie zostawiać w Polsce. Później oni pojechali na to zgrupowanie, później wrócili do Polski po kilku dniach, później były tak naprawdę kary dyscyplinarne wobec nich, oni się pokajali, natomiast z całej tej grupy, która popierała właśnie tutaj Munaczyka, tylko Terlecki po prostu nie pojechał i nie, nie pokajał się tam po prostu, przed, przed po prostu PZP-em, przed władzą, praktycznie komunistyczną, nie niepokajał się i został po prostu całkowicie, e, został po prostu e, całkowicie wykluczony, tak, z występu w reprezentacji Polski. E, później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, bodajże w 1981 roku, występował tam, czy w 80 roku, tak, występował tam przez kilka lat, do 1986 roku, wrócił do Polski, gdzie, gdzie jeszcze po prostu przez 6 lat występował do 1992 roku. Natomiast w ostatnich latach no głośno było, mówiło się o jego tak naprawdę problemach z alkoholem, problemach potężnych z pieniędzmi, miał długi. No niestety, tak to, jest, tak, to, tak to jest po prostu. Nie każdy, nie każdemu życie po prostu pięknie napisze życiorys, nie każdy po prostu jest w stanie sobie poradzić. Jak wiadomo, ci ludzie, którzy działali w komunie, czy po prostu popierali w opozycję w komunie, wielu z nich po prostu cierpi dzisiaj w biedzie i w nędzy. Właśnie między innymi ta, w takiej sytuacji był Stanisław Terlecki. No może nie był po prostu jakiś nędzy, biedzie, ale na pewno nie miał takiego dobrobytu. Zaraz wam tu powiem coś więcej na temat właśnie, coś więcej właśnie na temat Stanisława Terleckiego. Być może jakąś wypowiedź tutaj Zbigniewa Bońka znajdę. No absolutnie piłkarz, który zapowiadał się na wielką gwiazdę, natomiast y, też mu po prostu przeszkodziła kontuzja. Trzeba pamiętać, że te czasy po prostu siermierzne prl to są ta, też takie czasy, gdzie poziom medyczny był na niskim poziomie. My, Polska jako Polska też odstawała, tym bardziej od zachodu, więc gdzie tutaj mówiąc, mówić po prostu o wyczulonym zawo, zawodniku. Występował w Łodzi, y, w ŁKS-ie, y, występował właśnie po prostu tutaj w ŁKS-ie. Należa, należał do zrzeszenia właśnie studentów, niezależnego zrzeszenia studentów na uniwersytecie łódzkim, tam studiował historię, właśnie protestował, walczył tak naprawdę z systemem. Walczył z systemem. I tutaj jeden z historyków mówi tak, że nie ma tu 100% odpowiedzi, ale można przypuszczać, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jego antykomunistyczna postawa miała tu spore znaczenie, że nie, nie, nie mógł robić po prostu kariery tak, w tamtych czasach w piłce nożnej. Nie mógł po prostu robić e, kariery w tamtych czasach w piłce nożnej. E, zaraz wam jeszcze powiem, co tutaj było na temat właśnie tego zawodnika e, powiedziane. No i ominęło go się po prostu od tego czasu, kiedy była ta afera na Okęciu, to już potem praktycznie, jak wrócili do Polski, to już praktycznie po prostu nie występował w reprezentacji. Ominęło go mnóstwo imprez, tak, turniejów, mistrzostw, gdzie mógł tak naprawdę zabłysnąć, zaistnieć, tak, gdzie mógł tak naprawdę zaistnieć, zabłysnąć, żeby po prostu osiągnąć jakiś sukces, tak, żeby osiągnąć jakiś sukces. I teraz mogę wam tutaj powiedzieć... Andrzeja Iwana, książka Spalony, tutaj cytat na temat właśnie Stanisława Terleckiego. Zastanawiam się teraz, czy któryś z nas, piłkarzy prezentacji, był antykomunistą, takim prawdziwym, zdeklarowanym. Przypominam sobie jednego, Staszka Terleckiego. Jego ojciec był bodajże historykiem i opozycjonistą, co zaszczepił rodzinie. Staszek mieszkał, mieszał się więc w jakieś ruchy studenckie. No i co istotne, od zawsze miał coś z głową. W 1980 roku, tam już potem trzy kropki są jakby, nie? W 1980 roku policiliśmy na turnę do Brazylii, gdzie był z nami pułkownik Henryk Celak z komendy MO. Autokar gdzieś na chwilę się zatrzymał, wysiedliśmy na papierosa, a Staszek zerwa dwa duże liście, przyłożył sobie do głowy w ten sposób, że wygląda jak osioł z wielkimi uszami. Po czym zwrócił się do celaka. Taki jest model dzisiejszego milicjanta. Zastanawiałem się, czy to jeszcze odwaga, czy już, już głupota. <głupia> no ciekawe, tego nie słyszałem. No i potem właśnie ta była afera na Okęciu była ta afera po prostu na okęciu no i to właśnie po prostu wszystko wpłynęło, nie, I tak mówię zmarł w wieku 62 lat taką informację podał tutaj Zbigniew Błoniek na, na po prostu na Twitterze, tak no, na pewno po prostu przykra sprawa, przykra informacja. Jeżeli możecie to zapalcie z w komentarzu na znak tutaj solidarności z byłym piłkarzem, który kto wie, mógłby, może miałby szansę na wielką karierę, gdyby nie jego działalność polityczna, działalność społeczna. Walcząca po prostu o niepodległość, niezależność kraju. To dzięki temu możemy dzisiaj żyć w niepodległym i demokratycznym kraju. Chociaż krytykujemy ten kraj, jaki jest, ale jest jednak jak w jakimś stopniu niepodległy i demokratyczny. To wszystko, trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.